Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MC, oto przed wami seria z gry Portal 2. Niedawno skończyliśmy Portal 1, jeżeli nie widzieliście, to w tym miejscu, nie, w tym miejscu macie odnośnik, także obejrzyjcie sobie i też będziecie mieli odnośnik chyba teraz, albo trochę później do Portal Reloaded, które też nagrałem. Panie i panowie, Portal 2 został wydany 10 lat temu, w tamtym roku, ogólnie 6 nowego roku, bo oglądacie to zapewne, mam taką nadzieję, 1 stycznia. Także mam nadzieję, że Sylwester się udał i że ten nowy rok faktycznie będzie naprawdę fajny. Została wydana w kwietniu 2011 roku i mi się wydaje, że ta gra to jest ta gra, którą twórcy Portal Jedynki chcieli od początku, żeby właśnie tak wyglądała ta gra. No ale bez Portal Jedynki nie byłby Portal Dwójki. Także typ jednoosobowy, panie i panowie, nowa gra, komunikat. Ona mnie nieskończoną tą grę, zobaczcie, mam 10 rozdziałów. Zacznijmy w takim razie. Patrzymy jeszcze ustawieniami graficznymi, ale to jest GTA, ma 10 lat, powinna chyba pójść na full. Tak mi się przynajmniej zdaje. Jak widzicie, mamy na obrazku GLaDOS, troszeczkę pozmienianą. To pamiętacie, że ona trochę jej się wybuchło, trochę jej się zniszczyło pod koniec jedynki. No i jak powiedziałem na piosence, ona dalej żyje, także będzie ciekawie. Taka jest dłuższa, taka jest ciekawsza, taka jest lepiej zrobiona niż jedynka. Także na spokojnie. Są napisy? You have been in suspension for 50 days. In compliance with state and federal regulations, all testing candidates in the Aperture Science Extended Relaxation Center must be revived periodically for a mandatory physical and mental wellness exercise. Okay. You will hear a buzzer. When you hear the buzzer, look up at the ceiling. Good. You will hear a buzzer. When Uczą you nas, hear jak the się buzzer, poruszać i look ogólnie. down at the floor. Good. This completes the gymnastic Ja daję portion of sobie your radę. mandatory physical and mental wellness exercise. There is a framed painting on the wall. Please go stand in front of it. This is art. You will hear a buzzer. To jest When you hear the sztuka. buzzer, stare at the art. Piękna góra. Woda, You taka should now chatka. feel mentally Pięknie. reinvigorated. If you suspect staring at art has not provided the required intellectual sustenance, reflect briefly on this classical music. A mój Boże. Koniec muzyki. Good. Now please return to your bed. Dobrze, śpi. Przez 50 dni byliśmy w komorze, tak? A teraz? Good morning. You have been in suspension for Kubinacji. 9999999. Whitley! Hello? Anyone in there? Any test subject Are you gonna open the door at this time. Any time? To have Yes. exercised his or her. Ah! Oh God, you look good. Looking good, actually. Are you okay? Jinky Weekly. Are you? Don't answer that. I'm absolutely sure you're fine. There's plenty of time for you to recover. Just take it. Please prepare for emergency evacuation. Stay calm. Stay calm. Prepare. It's all the same. Prepare. It's all fine. All right. Don't move. I'm gonna get us out of here. Dobrze. You might want to hang on to something. Word of advice. Up to you. Up to you, okej. Okay. Nie wydaje mi się, że cokolwiek było przytwierdzone w tym pokoju, no ale okej. Okay. Ej, Whitley, co się dzieje? To jest ogólnie jedna z głównych postaci w tej grze. Tak, słyszę cię. Tak, halo? Słyszę cię, jest. Na razie jest okej. Okay. Most test subjects do experience some cognitive deterioration after a few months in suspension. Now you've been under for quite a lot longer, and it's not out of the question. That you might have a very minor case of serious brain damage. But don't be alarmed. Bardzo jest znaczy poważne right? uszkodzenie mózgu, dobrze. Alarm, try to hold on to that feeling, because that is the proper reaction to being told that you've got brain damage. Do you understand what I'm saying at all? Does any of this make any sense? Just tell me, just say yes. Okay, what you're doing there is jumping. You just jumped. Nasza postać nie mówi w Portalu nigdy. Apple. 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 Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. Gra się ładowała, bo jak ten spacer teraz, to mi ścięło trochę. Dobra, no to trzymamy się teraz, panie i panowie, bo o, zaczyna być ciekawie! Mi też się grud pod nogami wali, wiesz? No, super, jest elegancko. Koniec z Brytyjczykiem? Tak to brzmi. A no, skomplikowane jakbyś może leciał trochę wyżej. Gdzie ty jesteś? Biegłeś w góry, się nie ma już.
wygląda w space. No tak trochę. Jezus, Maria, Whitley. Co się w ogóle tutaj stało dookoła? Zobaczcie, cała pędówka jest rozwalona. Nie, kto tym zarządza, powiem ci już szczerze, bo wszystko jest rozwalone dookoła. To jest długo w przyszłości, naprawdę. No. Nie, spoko. Dobrze, że... Dobrze. BHP się nie dowie o niczym. On the other side of that wall is one of the old testing tracks. Okay. There's a piece of equipment in there that we're gonna need to get out of here. Okay. I think this is a docking station. Get ready. Na co? Yes, Whitley! Fucking hell! Good news. That is not a docking station. To jest dobra wiadomość. I'm gonna attempt a manual override on this wall. Could get a bit technical. Hold on. Trochę techniki, no tu nie potrzeba techniki, wiesz? Otwarasz ścianę. Tak, portal gun. Wiem, o co chodzi. Jesus Christ. I'll be honest, you are probably in no fit state to run this particular type of cognitive gauntlet. But at least you're a good jumper. So you got that, you got the jumping on your side. Just do your best and I'll meet you up ahead. Dobrze, w porządku. Dobrze, Whitley. Tak, to Whitley jest jedna z głównych postaci. Off you go. Dobrze, okej. Okay. Hello, and again welcome to the Aperture Science Enrichment Center. We are currently experiencing technical difficulties due to circumstances of potentially apocalyptic significance beyond our control. However, thanks to emergency testing protocols, testing can continue. These pre-recorded messages will provide instructional and motivational support so that science can still be done, even in the event of environmental, social, economic, or structural collapse. The portal will open and emergency testing will begin in 3, 2, 1. No i mamy nasze portale. Panie i panowie, to jest dokładnie to samo miejsce, w którym zaczynaliśmy portale jedynkę. Jest toaleta, tu jeszcze łóżko było. Mieliśmy tutaj kumbę, który rzucaliśmy właśnie na odcinku do ubikacji. To jest portal jedynka aktualnie. I 19 komór tak samo jak było w jedynce, nie wiem czy pamiętacie. Oh boy, 12 zatrzymany czas, nie wiadomo co jest z tą 12. A teraz słyszymy, jak się słuchamy, to słuchaj, że portale wydają dźwięk teraz. Tak nie było wcześniej chyba. No ale tak, tu nas witała oczywiście w jedynce GLaDOS. I no, tak to było dokładnie. O nie, wyciłem się, gdzie mam iść? To gdzie mam iść w takim razie? Tutaj, okej, tu jest wyjście. Chodźmy zatem. Pum, 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 pum. To jest dokładnie to samo. Albo mi się zdaje. Mhm. Wszystko w tej placówce ma małe szanse powodzenia. Mi się wydaje. Okej, dobra. Tak, Whitley to jest ogólnie taka jedna z głównych postaci w portalu. Oczywiście GLaDOS będzie drugą główną postacią. Ale nie wiadomo, co się z nią stało. Zobaczymy oczywiście, co się z nią stało i gdzie ona w ogóle jest. Tak, ja mam sporo loadingów. Nie wiem, czy je będę przecinał, czy nie. Zobaczymy, czy będą długie i denerwujące. Dajcie mi znać w komentarzach oczywiście. Okej, okay. To już jest inne. To już wygląda inaczej. No i tak, odpalił się portal. To będą się portale na razie odpalać same. Także nie będziemy musieli zbytnio nic robić. Klikamy guzik, żeby sobie portal odpalić. Potrzebujemy najpierw kostki, czyli idziemy najpierw tutaj. Tam się odpali niebieski portal, jak widzicie. Jesteśmy tą samą postacią, nasza postać nigdy nie gadała w portalu, także... No, cóż. Tu teraz. I... Bingo, bango, pyk. Zajebiście. Mamy otwarte. Tylko teraz potrzebujemy portal tutaj. I oczywiście, żebyśmy się nie wracali zbyt małą ilość razy. I wrócimy się jeszcze trzeci raz. Because of the technical difficulties we are currently experiencing, your test environment is unsupervised. Before re-entering a relaxation vault at the conclusion of testing, please take a moment to write down the results of your test. An Aperture Science Reintegration Associate will revive you for an interview when society has been rebuilt.
I kolejne ładowanie. Jak widzicie, panie i panowie, także ładowań tu jest sporo, więc czy będę je przycinał, czy nie? Zobaczymy. Dajcie mi znać w komentarzach, czy to nie jest po prostu denerwujące. Czy wolicie mnie chwilę posłuchać, ja wam tłumaczę? Dajcie znać, bo to jest bardzo ważne. Tam jest portal gun. O hej! Tak, udało się. O! Nie ma tego tutaj, Whitley! Hello? Can you see the portal gun? Yeah! Also, are you alive? That's important. Should have asked that first. Wiesz, jak skacze w wodzie? And I'm just gonna wait for you up ahead. I'll wait 1 hour, then I'll come back. And assuming I can locate your dead body, I'll bury you. Alright? Brilliant. Go team! Go team! Mamy strzałki. Po raz kolejny narysowane. Tu jest portal gun. I tutaj mamy deep lore, jeśli chodzi o portala. Ja do końca nie ogarniam tutaj, o co chodzi, ale spróbuję. Spróbuję wam wytłumaczyć po tych obrazkach. Jeżeli was to nie interesuje, możecie po prostu sobie skipnąć ten part. Ale tak, to, jak pamiętamy, to jest GLaDOS. Widzimy jej tutaj rdzenie, które miała na sobie. To są wszyscy naukowcy, którzy właśnie GLaDOS ogarniali, wstawiali do życia i tak dalej. A tutaj mamy GLaDOS, jakby oszalała i zabiła wszystkich. Tak było, dlatego mi się wydaje, że ona najpierw oszalała, zabiła wszystkich, a potem dali jej to rdzenie, żeby ją uspokoić, tak? Ona mówiła, że miała tam rdzeń moralności, rdzeń agresji i tak dalej, żeby wszystko było, wiecie, zbalansowane, żeby nie rozwaliła całej placówki, krótko mówiąc. Tu jesteśmy oczywiście my z jedynki, z naszym companion cubem, tu widzicie też mamy... Też my jesteśmy, skoro tu jesteśmy my, na pomarańczowo namalowani, to też my jesteśmy. To jest GLaDOS, która daje nam ciasto, którego nie przyjęliśmy, jak pamiętamy. Tutaj mamy tak, tu jesteśmy my na GLaDOS, czy po prostu jakoś tak narysowanie, po prostu śmiesznie. I oczywiście my zdobywający portal gun. No i tu jesteśmy my i tu widzimy naszą postać w pełni. Pierwszy raz chyba w historii portalu. Chociaż nie, mogliśmy zobaczyć postać, jak strzeliliśmy dwa portale obok siebie. No ale tu tak jest ogólnie concept art. Jak shell wygląda. Także, no, tak to jest. Taka jest historia. Po prostu GLaDOS oszalała i zabiła wszystkich, krótko mówiąc. Dobrze. Weźmy portal na niebieski. No dobra, ale gdzie tu się mogę wydostać w takim razie? I gdzie? Bo tu jest pomarańczowy. A po prostu muszę przejść. Dobra, to przejdźmy tutaj. Ops. Dobra, super. Udało się. No i idziemy dalej. Na spokojnie. Także tak się na razie historia kreuje. To oczywiście się zwiąże więcej rzeczy w przyszłości. Ale to musicie poczekać, żeby się dowiedzieć co i jak. Także oglądajcie. Ja będę tłumaczył na bieżąco. Postaram się przynajmniej. Jeżeli coś pominę, bądź źle powiem, bardzo bym prosił niektóre osoby, albo was wszystkich po prostu, żebyście mnie poprawili w komentarzach. Byłoby bardzo fajnie. Some emergency testing may require prolonged interaction with lethal military androids. Rest assured that all lethal military androids have been taught to read and provided with one copy of the laws of robotics to share. Good. If you feel that a lethal military android has not respected your rights as detailed in the laws of robotics, please note it on your self-reporting form. A future Aperture Science Entitlement Associate will initiate the appropriate grievance filing paperwork. Dobrze. Te odcinki będą krótsze, te odcinki nie będą po godzinę czy 55 czy 40 minut, będą 25, 30, 35. Ponieważ chcę, żeby ta seria faktycznie była taka fajnie zrobiona, także. This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death. Smooth jazz will be deployed. O tak, daj mi smooth jazz, proszę. Jezus, tak. O. Piękne. Może portal zobaczyć, widzicie? Takie pojawiają się takie... Jakie to, jakbyśmy portalu nie widzieli. To jest fajne. I oczywiście opis samego portalu. Rozwaliłem dwie kamery. Jestem dumny z siebie ogólnie. Czwarta komora. I ogólnie tak. Te komory są teraz inne niż były w jedynce. Nie mam pojęcia, gdzie poszliśmy inaczej. No ale okej. Niech będzie. Nic mi nie mówią, że jak rozwalam te kamery, bardzo mnie to cieszy.
Tak, no te zakładki rozwiązuję mega szybko, no bo proszę was, no to jest portal jedynka, tak? Także tu nie ma nic skomplikowanego, bądźmy szczerzy. A nie, to jest chyba ta sama zagadka, bo pamiętam, że też szedłem tyłem tutaj. God damn, nie pamiętam już teraz, czy to jest stara, czy to już była? O nie, to na pewno było. Nie było portalu u góry. Albo był? No to się na pewno nie rozwalało. God damn it, ej, nie pamiętam już, panie i panowie, tak całkowicie szczerze. Oh shit. No oczywiście szukamy kryjówek Jatmana też, to byłoby fajne, żeby to znaleźć. O! Unreason. To jakieś obliczenia były z tego, co widzę. To wygląda jak kolce, a niekoniecznie to są kolce. Czy to jest kostka z kocimi tymi? No tak, tu kot wyleciał z tego. Aha, o to chodzi, że tu kot wyleciał. Z kotem nie mam pojęcia, o co chodzi, tak całkowicie szczerze. Tu oczywiście mam biuro. Dobrze, to chyba pójdziemy dalej, nie? To mi się zdaje. Pyk, 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 lecimy. Gatki w portalu to nie jest nic trudnego. Nie ma kamer? Nie. Dobra, lecimy. I kolejne ładowanie, panie i panowie. Ojeju, jeju. Oczywiście, na tamte czasy tu była duża gra, więc potrzebowali po prostu wczytać rzeczy poza grą. No nie, poza naszym widokiem, że po prostu, o, idzie gdzie indziej, to trzeba to wczytać. Także... trzeba im wybaczyć, no nie? Remaster by się przydał, gdzie po prostu zjeżdżamy na dół. Please avoid unsheltered testing areas wherever a lack of shelter from space debris does not appear to be a deliberate part of the test. O, tu woda płynie, myślałem, że coś się pali, bo trochę podobnie to brzmiało. Okej, no tu się zaczyna już robić skomplikowanie. Tu mamy się wybić z czegoś, tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż nie, tu kostka spada. Okej, czyli na czas zakładam. To jak kliknę, to się kostka tam pojawi, ale... no mogę ją wziąć, to nie jest problem. To mogę dać to. To mi odpala schody, bardzo fajnie. Zajebiście wręcz. No i teraz jak na moje, to potrzebuję zdążyć po tą kostkę. Bo dam tutaj portal. Tak jest, dobrze. No i... tu na górę? A to tyle. Myślę, że to jest bardziej skomplikowane. To po co jest ten guzik, proszę bardzo? Aha, żeby zatrzymać kostkę. Right, okej. To miałem zrobić inaczej, ja zrobiłem po swojemu. Okej, nic się nie stało. Absolutnie nic się nie stało. Mi się wydaje, że jest jak najbardziej okej. Czym się taka się rozwinie, to nie będą cały czas komory znowu. Aha, God help you. Dobra, kamera kolejna rozwalona. Jeszcze gdzieś kamera jest? Nie, ale staram się rozwalić każdą, którą mogę. Okej, okay, Laws of Physics, czyli to oznacza, że z domu musimy... ja nie mogę tak, okej, okay, never mind. To w takim razie idę tutaj. Oj. A nie, czy nie za mało? Nie za mało, absolutnie nie. Dobra, kostka, nie spadnij, dziękuję. Dziękuję, że nie spadłaś kostko, bardzo mnie to cieszy. I teraz zrobimy taki myk, że damy tu portal na dół i rzucimy tu kostkę. Pyk, chyba trafię. Trafiłem, tak, teraz ja muszę trafić. I jesteśmy w domu, super. If you are a non-employee who has discovered this facility amid the ruins of civilization, welcome. And remember, testing is the future, and the future starts with you. Mhm. I się chyba kończy, bo mnie zabijacie potem, nie wiem, czy pamiętacie. Dobrze, kamera kolejna do rozwalenia. Jeszcze gdzieś jakaś? Nie, chyba nie. No i nie wiem, jak rozwalić te kamery, które są na ścianach niebiałych. Nigdy nie wiedziałem, jak takie kamery rozwalić. Dobra, spróbujmy to przejść w takim razie. Tam mamy wyjście, czyli tam na pewno trzeba przelecieć do tego wyjścia. Portal na ten mamy cały czas włączony, czyli musimy się sporo wybijać. No my się pierwsze co bym się wybił po kostkę. Widać, że to jest racjonalna decyzja, najbardziej. Tak jest. Mamy naszą kosteczkę, którą musimy dostarczyć w tamto miejsce. Aha, dobra, czyli musimy chyba stamtąd gdzieś skoczyć, nie? Żeby się dostać na tą tutaj platformę. Tak, tak, no to by miało sens jak najbardziej. Stąd też możemy skoczyć. Będzie, o Jezus. I fucked it up, dobra, nieważne. Nie wziąłem jej. Shit.
Mogę to zrobić inaczej, tak mi się wydaje, no ale no trudno, musimy po tą kostkę iść, tak czy siak. Nie, czy mi się... Nie będę chyba próbował, chociaż już spróbowałem po raz kolejny. A, wziąłem jednak! Nice, brawo ja! O to mi chodzi od początku. I pyk! No i teraz ja to mogę wskoczyć, tylko muszę oczywiście z... wyższa skoczyć, nie stąd, tylko z tamtąd, także musimy się tam dostać. Nie będę szarżował, bo chcę po prostu tutaj przejść, dziękuję. No i teraz stajemy portal tu i będziemy w domu. Yay! Sukces. Prawie trafiłem do drzwi. If you are simple-minded, old, or irradiated in such a way that the future should not start with you, please return to your primitive tribe and send back someone better qualified for testing. Ja jestem ja się idealnie kwalifikuję do tej roboty. Thank you very much. Także no. Proszę mnie tu nie obrażać, panie. Okej, okay. Dobrze. No. Kurwa. To ensure that sufficient power remains for core testing protocols, all safety devices have been disabled. The enrichment center respects questions or concerns about this policy. Hey! Oi! Oh! I'm up here! Hi, of course! You did find a portal gun! Do you know what? It just goes to show people with brain damage are the real heroes. Nie mam uszkodzenia mózgu, typie, ty masz. Pop a portal on that wall behind me there, and I'll meet you on the other side of the room. Pop a portal on the wall behind me. To pamiętacie, wystrzeliwało nam te kurki w jedynce. Pop a portal. Dobrze, shut the fuck up. Wiem, co mam zrobić. Okay, listen, let me lay something on you here. It's pretty heavy. They told me never, never, ever to disengage myself from my management rail or I would die. Okay. We're out of options here. So get ready to catch me, all right? On the off chance that I'm not dead the moment I pop off this thing. Okay, dobra. On three. Ready? Tak. One. Two. No. Three! That's high. It's too high, isn't it really, that? All right, going on three just gives you too much time to think about it. Let's go on one this time. Okay, ready? Tak. One. Catch me, catch me! Ow! Sorry. Ow. Sorry. I'm not dead. Próbowałem cię złapać. Plug me into that stick on the wall over there, yeah? And I'll show you something. You'll be impressed by this. Proszę bardzo. Yeah, I can't do it if you're watching. Seriously, I'm not joking. Can you just turn around for a second? A co byś takiego robił, co? Hmm? Whitley? I can't do it if you're watching. Dobrze. Alright, you can turn around now. Jestem ciekaw, co zrobiłeś. Dobra, no to chodź. Look at this! No rail to tell us where to go! Oh, this is brilliant. We can go wherever we want. Hold on though, where are we going? Seriously. Hang on, let me just get my bearings. Just follow the rail, actually. Aha, nie ma szyny, która mówi, gdzie mamy iść. Ale idź za tą. Oh no. Yes, hello, no, we're not stopping. Don't make eye contact, whatever you do. No, thanks, we're good. Appreciate it. Keep moving. Hello. Oh, I'm different. O mój Boże. One są tak słodkie, one są tak takie mega fajne. I love turrets. I want a turret in my life. Taka figurka tureta byłaby tak fajna, mój Boże. Ale nie. Tak pieniędzy. I figurek chyba. Turetowych. In order to escape, we're gonna have to go through her chamber. Uh-oh. And she will probably kill us if she's awake. Mm-hmm. We wanna just call it quits. We could just sit here forever. That's an option. Option A, sit here, do nothing. Option B, go through there. And if she's alive, she'll almost certainly kill us. So, if you've got any reservations whatsoever about this plan, now would be a tremendous time to voice them. Right now. Okay. To byłoby na tyle na pierwszy odcinek. I've missed the window of time to voice my reservations. Still open. Dobrze. Także to byłoby na tyle na pierwszy odcinek, ponieważ idziemy się spotkać z GLaDOS dokładnie. I niestety tego robi się jeszcze w tym odcinku. Także cóż, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, na cześć, i zapraszam was za kolejne odcinki z gry Portal 2. Trzymajcie się. Pa, pa.